Hejżeś, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, powiem Wam, że skapnęłam się, iż nie mam czasu kompletnie, bo muszę nagrać dla Was film tak nagle, dlatego że sobie przemyślałam parę rzeczy i jak teraz tego nie zrobię, to potem będę miała bardzo duży problem. Kurna, ten musi strzelać, nie? To nie będzie takie proste, żeby się tutaj wbić do nich. Masakra. Już to widzę, że będziemy mieli ciężką sprawę. Bardzo bym chciała tego elitę pokonać. Nie ma opcji, że to przeżyjemy. Dawaj szybko. No gincie już, no cholera jasna. No, ale powiem Wam, że właśnie przejrzałam sobie te rzeczy, bo dzisiaj postanowiłam planować naukę na egzamin. Tak oczywiście na ostatnią chwilę, nie? W sumie mam tydzień na to, żeby się nauczyć na jakieś 4 rzeczy, 5? No nie jest to zbyt mądre z mojej strony. Dobra, tamci się nie rzucili, więc sobie możemy obejść chyba. Zobaczymy, czy uda się ich tutaj postrzelać. Wydaje mi się, że chyba nikt do mnie z kuszą nie idzie, przynajmniej na razie nie. Dobra, jestem chyba w miarę bezpieczna. Więc tak, no, zajmiemy się tym obozem. Niestety, ale nie miałam możliwości przeczytać od Was oczywiście porad, no nie? Więc jak coś, to Was bardzo za to przepraszam. Ale to będzie zaraz jazda na mnie jedna wielka. No, elity to mi robią najwięcej krzywdy. Chyba zrobimy tą zasadę w ten sposób, co zrobiłam w poprzednim odcinku pod koniec. Chyba tak, no. Więc lecimy. Jak widzicie, ten obóz jest ogromny. Okej, ale tutaj powinnam móc sobie wejść. Oni też tu wejdą, ale trochę będą mieli trudniej ode mnie. Chyba, że się nagle wycwanią w tym seedzie. No, akurat im się poszczęściło tym razem. Nie przyblokowali się tak jak wcześniej. Także przede wszystkim musimy zrobić tak, że się wyleczymy i lecimy. Kurde, no powiem Wam, że naprawdę trochę się wkopałam, jeżeli chodzi o to nagrywanie. A może się przebijemy od frontu na ten obóz? To by mi się runa przydała, ale w sumie deszcz ognia to tutaj się naprawdę słabo sprawuje. Nie dam ją zbyt dużo. No właśnie, jak widzicie, rzuciliśmy już 2. Nie możesz tego zrobić, czyli to znaczy, że już nie mam. To jest dramat. Widzę, że dzisiaj mi nie idzie. W poprzednim odcinku mieliśmy dużo lepsze tutaj wszystko. Dobra, robimy tą taktykę z tym, że tam wjeżdżam na pełnej. I tyle. To wcześniej zadziałało, więc teraz też możemy to zrobić. No i właśnie tędy byśmy ich sobie zbagowali. Kurna, elitarni oczywiście przyszli do mnie najpierw, nie?
A jesteśmy w stanie to przeżyć, tylko trzeba. Taktykę oczywiście zastosować. Przebiją się tutaj jak nic za chwilę. Strzelam w elitę. Najbardziej mi na nim zależy, bo tamci to są, wiecie, do przeżycia. Zobaczymy, co się udało strzelić, ale ogólnie to jest całkiem dobry plan, żeby zaczynać z tego miejsca i sobie ich tutaj lurować. Dobra, no, ktoś tam dostaje, coś się dzieje. Bełtów mamy bardzo dużo, więc chyba w porządku. No i dobra, i teraz pytanie. Oni tutaj biegną. Dobra, odbagowali się dosłownie. Możemy postrzelać dalej. Ktoś do mnie strzela. I mu to kurwa wychodzi oczywiście. Ja pierdzielę. O Boże. Dramat. Tutaj nie chciałam zjeżdżać. Oni tutaj wejdą, nie? Oczywiście, że tutaj wejdą. Nawet nie mogę się wczytać. Tutaj bardzo łatwo sobie save'a zbugować. Powiem wam, w takich miejscach. Albo wywalić grę. Przywódca berserkerów. O Boże, ale będzie silny, nie? Nie potykaj się o własne nogi, człowieku! Nie rób takich rzeczy. Przynajmniej przywódca nie żyje, a ten w ogóle wlazł sobie od dupska. To jest eliksir zręczności, jakby ktoś się zastanawiał. Ktoś gdzieś spadł. Strzelamy. No powiem szczerze, że część się udało wytłuc. Nawet tak bym powiedziała, w miarę ładnie to poszło. Co prawda tu jest jeszcze dużo więcej tego cholerstwa. Serio? Nie trafiam? Trafiam, dobra. Chłop się wygiął i będzie do mnie strzelał teraz. Ktoś mnie jeszcze atakuje? Chyba nikt. Wydaje mi się, że za wiele nie zrobimy. Chociaż w sumie mi się wydawało, że ten klan jest trochę większy. Chyba najwięcej było po prostu w okolicy tego przywódcy. Ten też będzie strzelał, się wyginał w chińskie 8. Powiem wam, że kusza jest bardzo OP, bym powiedziała. Widziałam jakieś komentarze, że ktoś na nią narzekał. Na solucji. A raczej na forum. A ja mam w ogóle całkiem inne spostrzeżenia. Ten też będzie strzelał. Dobra. Nie wiem, czy ci orkowie gdzieś się przenieśli, bo ich było tu więcej. Czy mi się tylko wydaje? Ci elitarni to jest dramat. Dobra, jestem w stanie, myślę.
Oni tak widzę bardzo szybko coś tracą mną zainteresowanie, no nie? Nie macie takiego wrażenia? Że coś tutaj jest kompletnie nie tak? Tu są tacy zwykli. Typu wojownicy i szpiedzy. O, oni tutaj nie wejdą. To bardzo miło. Tylko tamten do mnie będzie strzelał. Trzeba go będzie wyeliminować przede wszystkim. A ja widzę, że mam problem. Natury życiowej. Ale fajnie, że oni tutaj nie mogą wejść za bardzo. Bo sobie nie radzą. Przynajmniej nie widzę, żeby sobie radzili. Także plusy dla mnie. Dawaj, strzelaj w tego szpiega. No na pewno trafisz. On się tak kręci, że nie ma opcji, że nie trafisz. No właśnie. No i teraz można by było zaatakować tą część. Tylko tu już jest tych orków znowu więcej. Możemy ich spróbować siebie chyba przywołać, myślę. Oni tak sobie w 100% nie poradzą z przyjściem tutaj. Dobra, nie mogę zapisać, ale zaraz będę mogła. Wiecie, bo ja się boję, że w tej chacie jest szaman po prostu i dlatego... Chyba mam w ogóle rację. Musi być gdzieś jakiś, bo to by było dziwne, gdyby nie było żadnego. Kurna, berserku. Uspokój się. To cwaniura. Możesz wyciągnąć broń, żaden problem. Ciekawa jestem, czy musimy wybić cały obóz, czy nie. Nie trafiłam na szamana jeszcze. Albo był tutaj gdzieś na przykład. Kurna, kusze będą wyciągać. Mędy. Nie wiem, jak nam to idzie. Nie wiem, czy to nam w ogóle uda się dzięki temu zadanie zakończyć. Ale gościu powyginany, jesteś cholera, uspokój się. Udało się, klan berserków. Mamy wpis. Dobra, czyli możemy już tutaj resztę w sumie zostawić i iść typowo do Ansgara. Czyli fajnie nam to nawet poszło. Spodziewałam się takiego obrotu spraw. To dobrze. No to klan ognia. Idziemy zgłosić, że zadanie w sumie wykonane. Nie musimy wybijać wszystkiego. Nie żyje główny boss. Mamy eliksir zręczności stamtąd. Nie wiem, czy tam coś więcej było przydatnego. Jeżeli było, to trudno. A jak nie, to nie. Co do berserkerów. Tak, co z nimi? Możesz już być spokojny. Rozprawiłem się z nimi. Ty co? Chcesz powiedzieć, że ich wszystkich, całą wioskę wykończyłeś? To właśnie chcę powiedzieć. To brzmi nieprawdopodobnie, ale coś czuję, że mówisz prawdę. Ponieważ mówię prawdę. W takim razie jesteś prawdziwym bohaterem, którego czyny ludzie będą pamiętali przez wieki. Co więcej, powiem śmiało, że zostałeś nam zesłany przez samego Innosa. Tak uważasz. Oczywiście. Nikt inny by tego nie dokonał. Dobra. No to mamy to ogarnięte i tak naprawdę już nam zostało tylko ruszyć
do Montery, do gór Montery konkretniej. Gdzie my to mamy? Miasto Gota, Loch, Leśny Obóz, Ruiny Świątyni Auraratu. My nawet byliśmy w tej okolicy, powiem wam, za tym murem. Wtedy nie wiedziałam, co to ma nam jeszcze dać. No i co, jesteśmy na miejscu, przede wszystkim wyleczmy się. Ile mam bełtów? 14 tysięcy. No myślę, że nam starczy do końca gry. Na spokojnie. Okej, jest jakiś teleport. Okej, on nie działa, czyli podejrzewam, że nim sobie wrócimy po prostu. No i jak widzicie, tak wyglądają ruiny tego Auraratu. Muszę przyznać, że robi to wrażenie. Jest to teren naprawdę ogromny. Można by powiedzieć, że jest dosłownie w chmurach. Czy coś. O, pojawiają się pierwsi przeciwnicy przed nami. I to są czarne harpie. W sumie git. Dobra. Widzicie, co my musimy tutaj przebyć? Te wszystkie góry chyba będziemy musieli odwiedzić. Ogółem teren jest bardzo duży. Czy tam są poszukiwacze? Tacy do... Czy to są posągi? Chyba posągi, bo są za duzi jak na takich poszukiwaczy. Posągi, no co ja? Głupia jestem? Chociaż wiecie, no ja po tym modzie się już mogę spodziewać wszystkiego. Zresztą sami widzicie, że tutaj jest jazda bez trzymanki. Z czarnej harpi tylko pióra, więc myślę, że nie będziemy tego zbierać. Świerszczowa pokrzywa. Tutaj warto się rozejrzeć, bo musimy sporo miejsc odwiedzić. Tam byśmy nie chcieli spaść. Ale tędy byśmy już akurat chcieli przejść. Tędy chyba również. I teraz pytanie. Tędy nie przejdziemy. To ciekawe, jak tam się dostać na tamten most. Chociaż, patrzcie. To wygląda, jakby się dało wspinać. Ale z drugiej strony chyba nie za bardzo. Dobra, tam nie chciałabym spadać. Dosłownie jesteśmy w chmurach. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale miejscówka robi wrażenie. Co prawda, jak dla mnie, jest zbyt dużych rozmiarów. Podobnie jak z tą świątynią... wiecie, tego... przy tej niebiańskiej tarczy. Ale jest to coś innego na pewno. Dobranoc, pani Harpio. Jest to przynajmniej, moi drodzy, coś innego i myślę, że za to powinniśmy to cenić. Że są to jednak nowe tereny, nowych terenów jest bardzo dużo, a i te stare mają nowe elementy w sobie, więc chyba nie ma na co marudzić, prawda? Nie wiem, czy to coś robi, czy nic. Okej, mamy jakiegoś demona pierwszego. I nie tylko demona, jest też piekielny ogar. I zbagowany, potężny, czarny demon. Czy taki potężny? No nie wiem. Tu możemy zejść... niżej, ale możemy też iść tędy. Znaczy, tam jest w sumie roślina, tylko tyle. Okej, chodzę gdzieś, gdzie chyba nie powinno mnie być w ogóle. O kurde, ej, widzieliście to? Masakra, wam powiem. Nie wiem, gdzie my jesteśmy, ale tutaj na pewno bezpiecznie nie jest. Tak się jeszcze rozglądam za roślinami, bo wiecie, jak to jest z tymi roślinami. Warto roślinki zbierać oczywiście. Senny grzyb.
Szczawik królewski, no właśnie, te szczawie to takie, wiecie, najważniejsze w sumie. Ty mnie będziesz irytowała bardzo. Bo widzę, że masz problemy z wysokością odpowiednią dla siebie. Ale te harpie mi się bardzo podobają. Powiem wam, że ja wam o nich nie wspominałam, bo ja je spotkałam na Tamorze, kiedy nagrywałam dla was odcinek, którego ostatecznie nie wypuściłam. No i już wtedy uważałam, że... O kurde, tam jest mag jakiś. Zamrozi mnie. Dobra, pani Harpio, bo... Ja mam, że tak powiem, gorsze zmartwienia od pani. No, dobra. Przynajmniej zlazła na ziemię. Potężny czarny mag nie miał przy sobie nic. My mamy chwilę, żeby się wyleczyć w taki trochę useless sposób. No raczej cała świątynia nie będzie przez nas zrobiona, bo to by było... trudne. Powiem wam, że na tego typu kładkach im człowiek się krócej skupia na tej drodze, tym prędzej się nie spieprzy po prostu na dół. Dobranoc. Kolejna czarna harpia. Dobranoc. I kolejna. Tak, ale te czarne harpione też będą na Tamorze nam towarzyszyć i uważam, że mają bardzo ładny design. Bardzo mi się zresztą podobają. I wydaje mi się, że też ściszyli im trochę głosy i że one trochę mniej krzyczą, ale... Może to mi się akurat wydaje. No i teraz pytanie, gdzie by tutaj się udać? Tam na dół można zejść i to jest trochę... Nie wiem, no niepokoi mnie, że mogę tam schodzić. Bo bym się spodziewała, że mamy iść gdzieś dalej, na przykład tędy po prostu. Ja pierdzielę! Ale to było durne. Co ja zrobi? O ja nie, nie zapisałam się. Oj, oj, oj. Sami musicie przyznać, że jak się nie patrzy na drogę, to się biegnie całkiem przyjemnie. Kurde, bo tak, wiecie co, bo chciałam, nie wiem co chciałam zrobić, wydawało mi się, że mamy włączone przyspieszenie i chciałam je wyłączyć. No to sobie sama zrobiłam kuku. A, bo tutaj jeszcze była ta cholera, dobra. Okej. Nie, bo wiecie, ja tutaj roślinę jakąś przyuważyłam, chciałam ją zebrać. Z tego wszystkiego włączyłam zetkę. Widzicie, zabiłam się przez sennego grzyba, przez przypadek. Niewiarygodne. Okej, tutaj możemy przejść, a tutaj... Tutaj nic. Zastanawia mnie, bo jak widzicie, możemy też schodzić tam na dół. Na górę, na dół. Tylko, że te drogi schodzenia to one są takie trochę niekonwencjonalne. Jak tam niby na dół zejść tak... legitnie? A no i dla osób, które stęskniły się za moją pralką, dzisiaj chodzi, chociaż chyba jej jakoś bardzo nie słychać. A chodzi, bo zapomnieliśmy wstawić prania wcześniej i ja nie planowałam nagrywać, więc wstawiliśmy ją, a potem nagle sobie uświadomiłam, że przecież jak dzisiaj nie nagram odcinka, to nie będzie. Bo potem nie będę miała kiedy tego nagrać. Okej, więcej harpi. Nie wiem, czy coś więcej tutaj będzie się działo w ogóle w tej miejscówie. Znaczy na pewno, na razie mamy harpie. Były też demony.
Na pewno nie będzie orków, mi się wydaje, bo to już by była okej, tam da się wejść na górę akurat. Więc chyba będziemy musieli to zrobić i chyba zaczyna być słychać pralkę. Przynajmniej ja ją też już mocniej słyszę. Kupa harpii. Czy najpierw iść tutaj, czy iść tam na górę? Może tam na górę byśmy najpierw weszli. Tutaj, moi drodzy, jest do zdobycia Barla Firgasto i bardzo dużo w ogóle roślin stałych, ale nie wiem, czym się będzie chciało to zbierać. Bo zdobycie tego będzie wymagało od nas trochę więcej. O, proszę bardzo. Serio? Co to ma być za skarb, niby esencja lecznicza? Kto to widział na takim późnym etapie w grze? Ja na pewno nie. Właśnie, bo tutaj można się po tych ruinach wspinać, nie? No i właśnie będziemy musieli to zrobić, jeżeli będziemy chcieli Embarla. Plus inne jakieś tam stałe miksturki. Okej, demon przyszedł mi na powitanie. Najgorzej, jak właśnie ta harpia nam wlezie na głowę, bo wtedy za wiele nie jesteśmy w stanie zrobić. Tam się trzeba będzie powspinać wszędzie. A, no i mam chyba odpowiedź, jak zejść na dół, nie? Chyba tędy. Powiem wam, że tutaj będziemy mieli bardzo łatwo się zgubić akurat. No, bo my musimy iść tam, ale na dół też da się zejść. Wiecie, co to znaczy? Że lepiej by było sprawdzić dół najpierw. Żeby się potem nie okazało, że nie będziemy mieli potem jakiegoś przedmiotu, który będzie potrzebny. Zresztą to się zaraz okaże, czy dobrze idę, czy nie. Tutaj sobie po prostu zobaczymy, co jest do znalezienia, bo coś na pewno jest. W którymś miejscu. Tutaj może akurat nie, ale może dalej będzie. Kurde, a może jednak... Chociaż... Tu jest tyle dróg, że ja nie wiem, gdzie mam iść. Tutaj się będzie łatwo zgubić i już widzę, że będzie łatwo, bo już się zgubiłam. Tu jest jakiś las na przykład. I najgorsze jest to, że tutaj da się wszędzie, prawie wszędzie chodzić. Prawie wszędzie mogę wrócić na górę. Dzięki. O, teraz już na pewno słychać pralkę, także dla stęsknionych praleczka sobie gra. O, właśnie, roślinki. Co? Bo takie gówno tu zlazłam. Naprawdę. Spodziewałam się więcej sensu. Smoczy korzeń. No już trochę lepiej, lepiej. Rdest polny. Po co mi rdesty polne na tym etapie gry? I to jeszcze w takiej ilości. Goblinia? Goblinia, dobra. Właśnie, no nie spytałam się was wreszcie. Chyba, a przynajmniej nie otrzymałam odpowiedzi, czy mamy żreć te rośliny. Co o tym sądzicie? Tu byłam przed sekundą, prawda? Chyba tak. Kurde, nie wiem, czy dobrze idziemy, bo tu jest tyle korytarzy, że nie wiem, czy jest sens w ogóle iść w tę stronę. Wiecie co, my chyba wracamy do punktu, gdzie byłam. Na górze. Bo widzieliśmy z dołu takie... punkty, że tak powiem, na mapie. Co to jest, zombie? Opętany zombie. No, nasz główny bohater musi mieć niezłego mindfucka w głowie chyba, nie?
Wydaje mi się, że tak, że tutaj gdzieś byliśmy w tych terenach, tylko na górze. Ale nie mam stuprocentowej pewności, w ogóle żadnej pewności nie mam. Ale chyba tak jest w istocie. No, szczególnie, że tutaj już nie ma dalej żadnego przejścia, więc możemy wrócić do tej jaskini. Tam na dół niby da się jeszcze zejść, ale na pewno nie tą jaskinią. Bo jej sekrety już chyba odkryliśmy wszystkie. Chyba. Chyba, że ominęłam gdzieś jakieś, wiecie, rośliny jeszcze. A nie, bo tędy żeśmy przyszli. Masakra. Przydałoby się w ogóle przespać, bo się robi ciemno tutaj w tych miejscach, w tych ruinach. Tutaj chyba idziemy do tego opętanego zombiaka, jak myślicie? Kurde, nie wiem, w ogóle tu są te ruiny, ja chyba powinnam jednak te ruiny najpierw zbadać. No tutaj też jest jakieś takie półpięterko, okej, ono nic nie robi. Wiecie, co zrobimy? Chyba jednak ja się wrócę do tych ruin tam. Bo wydaje mi się, że jednak dalsza droga może być tam. I tak może być. Ale nie jestem pewna. Tylko zaraz się prześpimy, no bo się robi ciemno. W ogóle to słońce bardzo nienaturalnie wygląda. No i tutaj będziemy musieli pobuszować trochę dłużej. Bo nie ukrywam, że trzeba znaleźć, wiecie co? Trzeba znaleźć te eliksirki. Odpoczywamy do następnego rana. Coś nam się tutaj chyba zrespiło? Z innych miejsc tutaj przyleciało? Nie, tutaj były rzeczy cały czas. Wydaje mi się, że coś musimy znaleźć w tych ruinach. Masakra, no halo. Mogłabyś zleść na dół? Dzięki. Dobra, zanim się tam powspinam. Ewentualnie tutaj będzie zejście do tego zombiaka. Tego już nie wiem. Ale na pewno gdzieś nas to zaprowadzi. Tam jest ten. Chyba, że te drogi się jakoś na przykład będą łączyć, jak sądzicie? Ten demon sobie w ogóle nie radzi w tym miejscu. Czy z demona się coś opłaca zbierać? Nie wiem w sumie. Tam przejścia nie ma. O, proszę bardzo. Mamy eliksir siły i eliksir ducha. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Proszę mi to dać i to również. No nie wiem, czuję powoli jakieś zwątpienie, bo tutaj też nic w sumie nie było. No nie wiem. Trzeba poskakać tutaj trochę po tych półeczkach. Widzicie, już tutaj nam nawet pokazuje pierwszy eliksir, że coś jest. Tylko, że tu się trzeba wspinać po całych tych ruinach, żeby znaleźć tą Embarlę. Znaczy, wiecie, ja jej w sumie nie potrzebuję, ale bym wam ją chętnie pokazała, jeżeli chodzi o taką nawet po prostu ciekawostkę, no nie? Ona jest chyba tam, na samej górze. Czy ja tutaj jestem w stanie...
No ale tak to może nie. Cholera jasna. A w sumie... A, bo tutaj są schody. Ale to w sumie nie wiem, czy ja potrzebuję po tamtej stronie świrować. Tutaj bym ominęła jakieś rzeczy. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Pełnia many, życia, klucz do kufra adepta Nekorona i notatki nowicjusza 1. Czyli ja musiałam to znaleźć. Wiecie co, dobrze, że mi się trafił ten kufer, bo byśmy mieli potem niezły problem. Te notatki potrzebuję sobie zerknąć. Dziennik, strona pierwsza. Sala Auraratu, starożytna świątynia Aurarat, została zniszczona, ale dzięki Beliarowi wyznawcy Innosa nie odkryli podziemnej sali, która znajduje się pod ruinami. Nie jest łatwo się tam dostać, jest dobrze ukryta i niebezpieczna. Dziennik, strona druga. Tylko doświadczony człowiek jest w stanie ją znaleźć. Prócz tego do wejścia potrzebny jest klucz, ale on znajduje się na szczycie ostatniej góry, przy kolumnie naszego Boga, tam schowanego w kufrze. Okej, okay, czyli tutaj jest większy... Większe cuda są. Okej, czy jestem w stanie... Jestem w stanie. Tutaj chyba będziemy w stanie też wejść. Albo nie. Powinnam... A, bo tam widziałam, widzicie, taką deskę, była taka deska. Myślę, że ona jest po to, żeby nam trochę ułatwić życie. Kurde, to jest w ścianie, czy nie wiem, gdzie to jest. Ale tutaj chyba nic mi nie dało wejście za bardzo. Chyba, że skoczymy na przykład tu. I teraz tutaj jakoś... Kurde, nie wiem, gdzie ta Embarla za bardzo. Wiem tylko, że gdzieś tu... O, proszę. Mamy kolejne jakieś rzeczy. Co prawda nic wielkiego, ale mamy. Jeszcze raz. Tutaj też widzę jakieś schody. Zróbmy sejwika, bo jak widzicie, ja się tutaj wspinam, wspinam. Fajnie by się było wspiąć jeszcze dalej. No, to było tak... Tam jest chyba ta Embarla. Albo eliksir zręczności, bo też widziałam, że takowy tutaj jest do znalezienia. Okej, gra mnie tepła. Jakoś tak bardzo dziwnie. O cholera jasna. Jezu, ja oszukuję system w tej grze. Dobra, nie, musimy się wczytać, bo byłam w bardzo dobrym miejscu, a potem niestety gra mnie zrzuciła. Ewentualnie możemy po prostu tak zebrać ten eliksir. Tylko, że wtedy musimy do tej Embarli znowu się powspinać dalej. Ale myślę, że na tyle dużo rzeczy nam się udało dzisiaj zrobić, że jak nawet chwilę, wiecie... Poczekamy zresztą spraw. Proszę bardzo, eliksir życia też przed nami. Tutaj, co ciekawe, nie mogę wejść. Okej, jednak mogę. A, bo widzicie, to jest ta miejscuwa na przykład. Zręczność i życie. Embarla jest tam na samej górze dosłownie. Więc żeby się tam dostać, to trzeba nieźle przykombinować.
Ewentualnie tutaj też coś może być. Chociaż w sumie chyba... Chyba nie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tędy się powspinać. Bo wydaje mi się, że to był najlepszy... Najlepsze miejsce do rozpoczęcia wspinaczki. Ja powinnam móc w teorii tamtędy wejść. Wiecie co? Powiem tak, odpuścimy sobie na razie tą Embarlę, bo, że tak powiem, wiemy, że ona tu jest. Ok? Wiemy, że ona tutaj jest, ja wiem. Po prostu chyba w kolejnym odcinku sobie sprawdzę typowo drogę, z którego miejsca się zaczyna ten punkt, gdzie możemy po nią zacząć skakać i się tym zajmiemy. Na razie mamy te eliksiry, co mamy. Ruszajmy dalej, bo przed nami jeszcze, jak sami widzicie, całkiem dużo do zrobienia. Wiemy już, że trzeba przejść się tędy. I że ta prawdopodobnie ostatnia wysepka, bo to jest właśnie ta, no to, że już mamy kluczyk do tego kufra i powinno być wszystko fajnie. A jak wyjdzie, to tak naprawdę się okaże dopiero. Także sejwik. I zobaczymy. O kurde. Aj, o Boże, dobra, udało mi się przeżyć. Ty, tam się da zejść na dół jak byk. Bo właśnie o to chodziło temu... Dobra, bo ta jest tutaj lepiej usadowiona. Albo nie, w sumie obie są w dziadowskim położeniu. No kurna mać. Harpie. No. Aż zawyła, jakby ją zabolało. Okej, wspinamy się. Nie wiem, czy Damian mi zamknął drzwi od łazienki. Bo był tam na chwilę i... Mam wrażenie, że ta pralka za głośno hałasuje. Ale ona po prostu tak ma, jak odwirowuje. Więc możliwe, że właśnie to robi. Okej, jesteśmy na górze. Wydaje mi się, że tutaj będzie największa czarna magia wszechświata. Są harpie. Ktoś tutaj nie pomyślał i potwór spadł na dół. A, to gryf nocny. Szczawik królewski. Harpia. Harpia jest. A to też gryf jest zresztą. Dobra. Czy ja będę ten kufer w stanie otworzyć? To jest pytanie dopiero. Mogę. Klucz do sali. I mamy drugą księgę. Zobaczmy ją. Magiczny hełm. Dziś udało mi się dowiedzieć, co stało się z magicznym hełmem, który nosił wróg naszego boga. Po zniszczeniu świątyni Mag znalazł go i zaniósł do podziemnego pomieszczenia, którego na szczęście nasi wrogowie nie mogli znaleźć. Tam został przeniesiony do pomieszczenia, do którego można się dostać tylko posiadając wszystkie klucze do 5 drzwi. Jednak te drzwi są strzeżone przez zombie magów Auraratu, aby żaden wróg nie mógł zabrać hełmu. Nekron, zwolennik czarnej magii. 5 kluczy, ta. 5 kluczy. Tam się w teorii da zejść na dół i nie powinno się nic stać. Nie. To była bójda. Chciałam zobaczyć tylko, co tutaj... Znaczy, w teorii ja to przeżyłam. Dzień dobry.
Nie no, dajcie żyć, nie będziemy tu spadać. Dobra, tam był tylko jakiś grzybol, to nam niepotrzebny. No i dobra. Pytanie, gdzie jest ta podziemna komnata? Tam chyba, bo tam jest jakiś wróg na dole. Tylko jak tam zejść? Przede wszystkim trzeba zejść tu. Z powrotem. Nie wiem, czy przypadkiem to zejście nie będzie tu. Widzicie, tam jest taki kamień. Nie, to jest po prostu jakaś dziadowska tekstura. Czyli zejście nie jest tu. A gdzie myśmy widzieli tego zombiaka? Tam żeśmy go widzieli. Czy nie? Wydaje mi się, że tak. Ale teraz to już nie jestem w sumie niczego pewna. Ogólnie rzecz biorąc, warto będzie wrócić tutaj, no bo będziemy mogli, jak wiadomo, ja to zombie widziałam tam od strony tej jaskini. Tylko że ta jaskinia za bardzo do nikąd nie prowadzi. Wydaje mi się, że trzeba będzie w solucji poczytać, którędy się udać. Ale ogólnie rzecz biorąc, to teraz możemy wrócić do tych ruin i trochę się tutaj jeszcze powspinać. Bo wydaje mi się, że będzie ogółem warto. Kurde, mi się naprawdę wydaje, że tamtędy jakoś by się trzeba było wspiąć. Ajajaj. No powiem wam, że ciężko będzie znaleźć drogę właściwą w te wiele miejsc. Masakra. My się musimy chyba dostać tam, gdzie były te schody. Tylko że nie tutaj, bo tu się wchodzi do środka. No, będziemy musieli się powspinać i to chyba nieźle. Ewentualnie poprzeskakiwać pomiędzy kolumnami. Ale powiem wam, że naprawdę się zastanawiam, gdzie teraz powinniśmy iść w ogóle. Bo w sumie to ja nie wiem. I to mi się bardzo nie podoba, że nie wiem. Nie wiem, czy tędy też nie byłoby dobrze się powspinać. O matko. Chyba by było dobrze, ale gra nie chce, żebym tędy wchodziła. A może jednak chce. Nie, no co wy. Nie wiem, na której to było wieży, ale to chyba było na tej najwyższej i to chyba było tam. A tam wejść tak łatwo nie jest, bo tutaj się nie możemy złapać. Moi drodzy, nie będę przedłużać tego odcinka, bo w sumie nie wiem, co do końca mamy zrobić, a też nie wiem, kiedy dostanę od was porady, czy w ogóle dostanę, czy będę zmuszona nagrać odcinek wcześniej. Klucz do tej sali znajduje się w skrzyni na szczycie góry obok kolumny Beliara. No to już wzięliśmy. W świątyni.
A może to jest świątynia? W sumie tu jest góra. Nie wiem, muszę sobie to naprawdę przejrzeć, moi drodzy, bo nie wiem po prostu. Jakoś mi to wszystko do siebie nie pasuje, także to będzie wymagało ode mnie researchu. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie. Dajcie znać, jak Wam się podoba zachodnia świątynia Beliara. Czy ładniejsza niż ta północna, czy też ma fajny klimat, czy nie. No a my będziemy kontynuować w kolejnym odcinku ten wątek. A jak już go skończymy, no to nie pozostaje nam już nic innego, tylko wypłynąć do Korinis, a później udać się do Górniczej Doliny. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Dzięki Wam jeszcze raz i cześć.